Pamiętajmy, że czynności kontrolno-obsługowe to pierwsza czynność, jaką wykonujemy na egzaminie państwowym. Jeśli kieruje nami stres na egzaminie, pamiętajmy, że aby otworzyć przednią maskę w pojeździe, należy lewą ręką uruchomić dźwignię, pociągając ją do góry. W ten sposób otwieramy maskę przednią. Po podniesieniu dźwigni zabezpieczającej pamiętajmy, że jeszcze musimy otworzyć dźwignię znajdującą się pod maską. Lewą ręką przytrzymujemy maskę samochodu, prawą ręką szukamy zabezpieczenia i podnosimy je do góry, palcami do góry, tak żeby można było otworzyć klapę przednią w pojeździe. Zabezpieczamy teraz maskę przed opuszczeniem, wkładając dźwignię tutaj w miejsce zabezpieczające, w otwór po prawej stronie. W tej chwili maska jest już zabezpieczona, nie grozi nam opadnięciem na dłonie. W tej chwili możemy już przystąpić do prezentacji płynów znajdujących się pod maską silnika. Przystępujemy teraz do kolejnych czynności kontrolno-obsługowych w pojeździe Toyota Yaris. Zajmiemy się teraz płynami znajdującymi się w silniku pod maską. Pierwszy płyn to zbiornik płynu do spryskiwaczy, który znajduje się po lewej stronie silnika. Pamiętajmy, że nie ma tutaj wartości minimum i maksimum. Aby sprawdzić, czy w tym zbiorniku znajduje się płyn, musimy podnieść klapkę zabezpieczającą i zajrzeć do wnętrza szyjki, tak żeby zauważyć, że ten płyn w tej szyjce się znajduje. Następnie zamykamy klapkę. Jeśli jest płyn widoczny, to wiadomo, że nie musimy go uzupełniać. Kolejną rzeczą z czynności kontrolno-obsługowych znajdujących się pod maską w silniku jest zbiornik płynu chłodzącego. Znajduje się on po prawej stronie silnika. Pamiętajmy, że sprawdzamy jego wartość za pomocą wskaźnika znajdującego się po prawej stronie płynu. Jest to wartość minimalna. Troszkę wyżej jest wartość maksymalna. Najlepiej, żeby płyn w naszym zbiorniku znajdował się bliżej wartości maksymalnej. Wtedy nie musimy go uzupełniać. Pamiętajmy, że nie odkręcamy korka w tym płynie, a jedynie wizualnie sprawdzamy jego wartość na podziałce minimum i na podziałce maksimum. Pamiętajmy, że podczas egzaminu państwowego nie jesteśmy zobowiązani wyciągać wskaźnika pomiaru oleju w silniku, ale na dzisiejsze potrzeby, żeby Państwu pokazać, o czym tutaj w tej chwili mówimy, zaprezentujemy wskaźnik poziomu oleju w silniku. Jak należy ten olej sprawdzać? Wyciągamy wskaźnik. Przecieramy go suchą chusteczką. Wkładamy ponownie wskaźnik do miski olejowej. Wyciągamy go ponownie. I w tej chwili odczytujemy na końcu wskaźnika jest wartość minimum i wartość maksimum. Olej powinien się zawierać pomiędzy wartością minimalną i maksymalną. W tej chwili nasz stan jest dokładnie w tym miejscu, czyli jest prawidłowy. Olej w tym silniku jest czysty, przejrzysty, tak? Normalnie w czasie eksploatacji ten olej zmienia barwę na o wiele ciemniejszą, aż do brunatnej.